Dom Literatów w Krakowie. To tutaj, tuż po wojnie, władza komunistyczna skoszarowała pisarzy, poetów, krytyków. Największe nazwiska powojennej literatury. Historie, które się tu działy, wiele mówią o życiu literackim PRL-u. Tak o zamordyzmie władz, cenzurze, inwigilacji, podłości donosów na kolegów, jak i o wspaniałym życiu twórczym, które toczyło się obok systemu, a często wbrew niemu. Dom na Krupniczej to przedziwne miejsce, bardzo charakterystyczne i wręcz będące przykładem jakby sposobu istnienia literatury i egzystowania pisarzy w różnych czasach w PRL-u. W 1945 roku przybyły tutaj razem z pierwszą armią Wojska Polskiego i Armią Sowiecką kapitan Adam Ważyk. Adam Ważyk, przypominam, wybitny, awangardowy poeta, przytroczony do gigantycznego Nagana. Sam Ważyk był malutki, ważył dwa razy mniej niż ten Nagan, ale on mu nadawał tutaj niesłychaną siłę i energię. Zarekwirował ten dom i dom został oddany Związkowi Literatów Polskich. I w tej dużej kamienicy z trzema oficynami zamieszkali pisarze. Wiadomo, że były kłopoty, spalona Warszawa, ludzie wracali z różnych miejsc, ze świata, z obozów, nie mieli gdzie mieszkać. Pisarze tutaj zostali zakwaterowani i jakby skoszarowani. I w tym domu właściwie mieszkali wszyscy wielcy polskiej literatury powojennej. Sławomir Mrożek, Wisława Szymborska, Ewa Lipska, Halina Poświatowska, Julia Hartwig, Anna Świerszczyńska. Proszę zauważyć, to jest najwybitniejsza napisana przez kobiety polska poezja. Tam mieszkał Mrożek, tam mieszkał Różewicz, tam mieszkało Tadeusz Nowak, tam mieszkało wielu najwybitniejszych pisarzy. Oprócz tych, którzy mieszkali, to tacy jak Miłosz, który mieszkał o parę ulic dalej, przychodzili do klubu, do stołówki. Do mniej więcej 1948 roku panuje względna, po wojnie oczywiście, panuje względna jeszcze wolność, pluralizm, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Jeszcze wychodzą pisma, w których wolno krytykować marksizm. Potem po zjeździe szczecińskim, na którym zadekretowano oficjalnie, to jest niesamowite, jak się o tym mówi dzisiaj, trudne do pojęcia, zadekretowano jedną, jedyną obowiązującą doktrynę estetyczną. Ufundowano oczywiście na doktrynie filozoficznej czy quasi-filozoficznej, ale obowiązującą każdego pisarza. Tą doktryną był tak zwany realizm socjalistyczny, czyli socrealizm w skrócie, a formuła Andrzeja Żdanowa brzmiała, posługiwano się wtedy takimi hasłami, by to łatwiej było zapamiętać i zrozumieć, że literatura ma być realistyczna w formie, socjalistyczna w treści. Wszystko, co nie mieściło się w tak wąsko pojętym kanonie socrealizmu, było odrzucane. Pisarz, który nie chciał się zmieścić, czy nie mógł się zmieścić w tej estetyce i w tej idei, automatycznie był wyrzucany poza margines życia literackiego. Nie opublikował ani litery. Debiutantów, którzy mieli odwagę powiedzieć socrealizmowi nie, można policzyć na palcach jednej ręki, i to w dodatku na palcach lewej ręki Django Reinhardta. To był wielki gitarzysta jazzowy, który nie miał dwóch palców u lewej ręki. To był tak naprawdę z wielkich, wybitnych, to był Herbert Białoszewski Szczepański. Koniec. A gest debiutanta jest tutaj silniejszy, ponieważ on, wybierając swoje dumne nie, skazuje się na nieistnienie, na niebyt. W 1953-1954 roku nic nie zapowiadało przełomu październikowego roku 1956. Więc wtedy, do tego 1956 roku, sytuacja jest straszliwie klarowna. Z jednej strony cały system, niesłychanie szczelny, bo mający na swoich usługach całą aparaturę państwa, łącznie z tajną policją, system zakazów. Z drugiej strony system równie szczelny, równie bogaty w formy, system nagród, takich jak możliwości publikowania, stypendia, wyjazdy, możliwości mieszkania nawet. Pisarz bez legitymacji wtedy, legitymacji związkowej, nie jest pisarzem. W okropnym czasie, powiedzmy początek lat 50.,
wielu pisarzy zapisało, i to jest, to zostało niestety, no, zapisało taką kartę, której potem się czy to wstydzili, czy wypierali, ale z drugiej strony młodzi, bardzo młodzi wtedy ludzie, tacy jak Wisława Szymborska czy Sławomir Mrożek, oni nawet jeśli po latach z nimi rozmawiać, oni powiadali, że oni naprawdę dali się temu komunizmowi uwieść. Proszę pamiętać, że oni ten akces do nowej wiary zgłosili tuż po wojnie. To byli 20-paroletni ludzie, dla których komunizm był tą siłą, która pokonała faszyzm. Był tą siłą, która wygrała wojnę. I takie rzeczy dzisiaj trudne do zrozumienia także w tym kręgu Krupniczej się także działy. Rozmaite rezolucje, rozmaite właśnie sposoby, różne bardzo sposoby wywierania przez jednych pisarzy, pisarzy funkcjonariuszy, nacisku na innych. Oczywiście te formy były bardzo różne. W gruncie rzeczy najmniej niebezpieczne były takie formy i takie postacie, jak chociażby Władysław Machejek. Bo to było tak głupie, tak prymitywne, że właściwie no, on nikogo nie zdołałby przekonać. Zresztą byłby taką bardzo barwną postacią. Gorzej było, jeśli ten mentor potrafił no, w jakimś sensie pozyskać świadomość, serce, duszę i umysł młodego pisarza. Takim mentorem, ale mentorem naprawdę wierzącym był na przykład Adam Włody, który się wychował w pewnym sensie, o czym wszyscy oni mówili lojalnie. Wisławę Szymborską, Ewę Lipską, Mrożka. Gałczyński, który wrócił z Zachodów, o ile pamiętam, w 1946 czy 1947 roku, zamieszkał na Krupniczej właśnie. Gałczyński, siedzący i jedzący obiad swego czasu właśnie w tej stołówce z Jerzym Broszkiewiczem, który też wrócił z Anglii, jeszcze w mundurze lotnika. Rozmawiali o poezji jedynej, która interesowała Gałczyńskiego, czyli oczywiście o poezji Gałczyńskiego. I Broszkiewicz wyraził się o tej poezji zdaniem Gałczyńskiego no, z niedostatecznym entuzjazmem. I Gałczyński zareagował jak rasowy liryk, złapał Broszkiewicza za głowę i wsadził mu głowę do rosołu, przy czym pohańbił ten lotniczy mundur oficera. Broszkiewicz wstał, wyprowadził morderczy cios. Gałczyński upadł na podłogę i z podłogi jeszcze zdołał wycharczyć: gówniarzu, zabiłeś Europę. I takich historii było tam mnóstwo. Na przykład wyprowadzka młodego Mrożka, który miał wtedy taki etap, że gromadził wszystkie papiery. Mieszkał na czwartym piętrze, na poddaszu. No to będę ja potem w tym mieszkaniu mieszkałem też. I Mrożek, żeby nie znosić tego wszystkiego, wyrzucił to przez okno. Usypał się taki gigantyczny ponoć stos papierów, książek, rękopisów, maszynopisów. I on to wszystko podpalił. Potem opowiadał, że nie wiedział, że papier w gruncie rzeczy, zwłaszcza papier w formie książki, pali się dosyć trudno, że palił cały dzień podsycając ten ogień. Więc takich historii tam było bardzo wiele. Ambicje, zazdrości, to rzeczywiście była niesamowita mieszanina. No i trzeba pamiętać, że tam powiedzmy procent ludzi w tak trywialnym rozumieniu normalnych, no to był śladowy zupełnie. To też trzeba wiedzieć, to z punktu widzenia jakiejś tam społecznej normalności, to wszystko dziwacy, zwyrodnialcy, no pisarze krótko mówiąc. Chyba nie jest dobre takie skoszarowanie pisarzy, notabene to jest też pomysł sowiecki w gruncie rzeczy, to jest jakiś massowiec, massolid, coś takiego, no o czym Bułhakow przecież też napomyka. Pisarze zgromadzeni w kamienicy, zgromadzeni w związku, żeby łatwiej ich było no, w ten czy inny sposób inwigilować, wywoływać na nich presję. No. W tym czasie trwa taka dziwna gra pomiędzy pisarzem a władzą. Paradoksalnie pisarz wtedy w Polsce czy w PRL-u ma tak naprawdę wielki autorytet. Władza się go boi, władza chce go pozyskać. Paradoks polega na tym, że teraz, kiedy są no, po prostu wolne, normalne wydawnictwa, kiedy nie ma
cenzury, kiedy wszystko zależy od pisarza, od wydawcy, tak naprawdę wszystko zaczyna zależeć od rynku. I pisarza, intelektualisty nikt już nie słucha.